Chyba nic nie mówi tak jasno koniec ery dominacji filmów z superbohaterami, jak właśnie zapowiedzi filmowe na rok 2024, wśród których zwyczajnie nie znajdziemy zbyt wielu pozycji z bohaterami Marvela czy DC. Już choćby ten element sprawia, że to może być naprawdę ciekawy rok, szczególnie pod kątem kształtowania przyszłych trendów. Wypada bowiem zadać sobie pytanie, czy ktoś zatem zdoła tę lukę jakoś zapełnić i ugrać coś na tej ogólnej reorganizacji Warner Brothers czy burdelu w Marvel Studios. W związku z tym postanowiłem zorientować się, jakie to też filmy wychodzą w tych paru nadchodzących miesiącach i czy jest wśród nich coś, co mnie osobiście by interesowało z różnych względów, oraz podzielić się tym zestawieniem z wami. Tak się też składa, że wybieram od jakiegoś czasu filmy raczej ostrożnie, głównie dlatego, że po prostu niektóre filmy wolę oglądać w domu. No nie da się ukryć, że seanse domowe mają pewne oczywiste zalety i pewne oczywiste przewagi, w tym tę chyba najbardziej oczywistą. Mianowicie dostęp na wyciągnięcie ręki do całej masy filmów, jakie oferują rozmaite serwisy streamingowe. Niestety w wielu przypadkach jest tak, że ta biblioteka, którą dany streaming daje nam do dyspozycji w Polsce, pozostawia wiele do życzenia. Przykładowo, jeśli chciałbym obejrzeć jeden z moich ulubionych horrorów ostatnich lat, czyli The Void z 2016 roku, no to nie ma go w ofercie żadnego streamingu. Ale tutaj na ratunek przychodzi sponsor dzisiejszego wideo, czyli NordVPN. Nord to najszybsza na rynku usługa VPN, która za pomocą jednego kliknięcia pozwala chronić waszą prywatność w sieci, zabezpieczając wasze dane oraz broniąc ich przed atakami lub niebezpiecznym oprogramowaniem. Możesz w ten sposób chronić wszystkie swoje urządzenia, wystarczy zainstalować na nim aplikację NordVPN. Poza tym, w prosty i bezpieczny sposób, wybierając odpowiednią lokalizację, możesz sprawić, by dany serwis streamingowy myślał, że jesteś na terenie innego kraju, udostępniając ci w ten sposób bibliotekę tego kraju. The Void nie ma w polskich streamingach? Zmieńmy państwo na Wielką Brytanię i proszę, film się nagle znalazł. W ten sposób możecie też mieć zawsze dostęp do polskiej biblioteki danego streamingu, jeśli akurat coś oglądacie, a musicie wybrać się poza granicę naszego kraju, na przykład na wakacje. Gorąco polecam skorzystać z linku nordvpn.com/lukaszstelmach, by do zakupu dwuletniego pakietu otrzymać także 4 miesiące gratis. Cena takiego pakietu w przeliczeniu na miesiąc to jedyne 11,59, czyli znacznie mniej niż życzą sobie na przykład serwisy streamingowe właśnie na miesiąc. Może więc warto zamienić jakiś abonament na usługę, która nie tylko pozwoli ci oglądać dużo więcej w ramach jednej platformy, ale też kompleksowo zajmie się ochroną twojej prywatności oraz twoim bezpieczeństwem w sieci. Przy okazji nie ryzykując absolutnie niczym, bo Nord oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Pamiętajcie, nordvpn.com/lukaszstelmach. Dzięki wielkie za wysłanie tego komunikatu, a NordVPN oczywiście za współpracę przy tym materiale. Wracając do naszego zestawienia oczekiwanych filmów. Spodziewajcie się oczywiście tutaj rzeczy, które ja osobiście lubię, a ci z was, którzy oglądają moje materiały, pewnie mniej więcej wiedzą, jakie są moje filmowe zainteresowania. Ale oczywiście wciąż jest możliwe, że coś przegapiłem, coś przeoczyłem, albo nie zdają sobie sprawy z tego, że jakiś film zapowiada się absolutnie fantastycznie. Wówczas chętnie poczytam o waszych propozycjach w komentarzach. Aha, jeszcze jedna rzecz odnośnie formalności. Brałem pod uwagę daty premier w Polsce, natomiast jeśli ich nie było, no to wówczas sugerowałem się datami premier amerykańskich. Być może część tych filmów nawet nie pojawi się w Polsce, kto wie, ale myślę, że nie ma co się tym przejmować. To zestawienie to po prostu mała zabawa, sposób na to, żebyśmy mogli podać sobie dalej parę rekomendacji filmowych i to tyle, więc no nie przykładajmy do tego zbyt dużej uwagi. Okej, żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Zdarzało mi się już tutaj mylić odnośnie, powiedzmy, potencjału danego filmu. Przykładowo, nie spodziewałem się absolutnie niczego dobrego po Loganie, szczególnie mając jeszcze w pamięci koszmar, jakim był film The Wolverine, stając niejako w opozycji do całej masy fanów zachwycających się wówczas trailerami i ogólnym pomysłem na tamtą produkcję. Koniec końców zostałem mile zaskoczony i musiałem przyznać się do błędu, bo choć film Jamesa Mangolda nie był bez wad, to do dziś jest jednym z jaśniejszych momentów tego całego trendu ekranizowania komiksowych superbohaterów. Obecnie mam wrażenie, że jestem prawdopodobnie jedyną osobą, która po Deadpoolu 3 spodziewa się chyba wszystkiego, co najgorsze. I przypadkiem znowu jest to film, w którym
Hugh Jackman wraca, żeby po raz ostatni wcielić się w komiksowego Herosa, znanego jako Wolverine. Co jest w sumie zabawne, bo absolutnie nie mam nic do tego aktora, wręcz przeciwnie. Uważam, że mimo absolutnie braku jakiegokolwiek podobieństwa do komiksowej wersji tego bohatera, to Hugh Jackman zawsze gra Wolverina naprawdę bardzo dobrze. Po pierwsze jednak niespecjalnie bawi mnie ściąganie Jackmana po raz kolejny z emerytury, po tym jak fantastyczne pożegnanie wyprawił mu właśnie James Mangold. Po drugie, na trzeci film wracają scenarzyści dwóch poprzednich filmów z Deadpoolem, którzy moim zdaniem wyczerpali wszystkie pomysły, jakie mieli na postać Wade'a Wilsona już w jedynce i potem tylko serwowali najbardziej oczywiste i nieśmieszne gagi, jakie tylko można było wokół tej postaci wymęczyć. Rzecz jasna, wcale nie nadrabiając tego ubytku na przykład dobrą historią czy pogłębieniem samej postaci, co rzecz jasna niejednokrotnie zdarzało się w komiksach. No a po trzecie, tym razem reżyserem jest prawdziwy wyrobnik, którego zadaniem będzie, nie oszukujmy się, realizować polecenia Ryana Reynoldsa, tak jak już zresztą nie pierwszy raz w karierze tego reżysera. Z drugiej strony, będąc uczciwym, rozmaite przecieki i zapowiedzi sugerują nam, że będziemy mieli w tym filmie małą przejażdżkę po tych nieco mniej kochanych i gorzej pamiętanych epizodach z ekranizowania bohaterów Marvela. Powrót do takich postaci jak Ghost Rider Nicolasa Cage'a, czy Elektra Jennifer Garner, czy ten niesławny udział Ryana Reynoldsa w trzecim Blade'zie. I nabijanie się z tych filmów, mam nadzieję, że raczej takie dobroduszne i z masą miłości do tamtych artefaktów ówczesnych czasów, no ma to moim zdaniem spory potencjał komiczny, że tak powiem. To może być coś naprawdę fajnego i moim zdaniem, jeśli już mamy bawić się multiwersami, to sięgnijmy po te zapomniane starocie, zamiast tylko eksploatować to, co ludzie doskonale znają i pamiętają. Ale tak jak mówiłem, niespecjalnie ufam tym scenarzystom, niespecjalnie wierzę w tego reżysera, tyle że oczywiście nie da się ukryć, że główną siłą kreatywną stojącą za Deadpoolem 3 będzie Ryan Reynolds. I gość na pewno ma całą masę serca do tej postaci, wszyscy o tym doskonale wiedzą, ale czy to wystarczy, żeby ten film był dobry? W końcu Ryan Reynolds gra Deadpoolo-podobne postacie w kółko od tylu już lat, że to nie tak, że nagle da jakiś super świeży występ aktorski, coś czego nie widzieliśmy do tej pory. Po prostu Deadpoolowi będzie brakowało tej świeżości i spojrzenia kogoś z zewnątrz, szczególnie kogoś, kto by znał tę postać i lubił tę postać i mógł wnieść do niej coś innego niż to, co widzieliśmy do tej pory, więc w sumie nie wiem, po co jest ten film na tej liście. Myślałem, że uda mi się wyciągnąć trochę więcej pozytywów, ale chyba nie specjalnie, więc nie, okej, okay, cofnijmy to, wywalmy Deadpoola 3 z tej listy i niech na to miejsce pojawi się na przykład Maxine, no bo przecież sequel do Pearl czy X nie może wypaść źle, prawda? Ty West, myślę, że zapracował sobie na duży kredyt zaufania. Właśnie po tych dwóch filmach, ale też paru innych produkcjach, Mia Goth stała się moim zdaniem jedną z naprawdę ciekawszych aktorek swojego pokolenia, a w obsadzie Maxine znajdziemy także Kevina Bacona, Elizabeth Debicki, Giancarlo Esposito, więc już sama obsada, myślę, wypada naprawdę ciekawie i myślę, że wszyscy czekają na zakończenie tej trylogii. Przekonanie się, w jakim kierunku teraz pójdzie Ty West po tym, jak odmienne mimo wszystko były X i Pearl właśnie. Aczkolwiek oba znakomite na swój sposób. Także tę pozycję okupuje film Maxine. Nie jestem fanem tej filmowej Dune'y w reżyserii Denis Villeneuve'a, ale też nie da się ukryć, że był to naprawdę ekstremalnie trudny materiał do ekranizacji, bo oryginał Herberta jest książką mocno niefilmową, zarówno pod kątem treści, jak i formy. To, że reżyser podszedł doń moim zdaniem nieco zbyt czołobitnie, to jedna rzecz, ale samo podzielenie tego jednego tomu książki na dwa filmy sprawiło, że ten pierwszy film zawsze będzie na odrobinę przegranej pozycji, będąc tak naprawdę powolnym podbudowaniem tego wszystkiego, co dostarczy tak naprawdę dopiero druga część. Tyle, że oczywiście za cenę pełnego biletu na seans.
Oczywiście skala tego projektu, czy jego trudność nie usprawiedliwia zupełnie problemów, które wówczas rzucały mi się w oczy. Choćby wyjątkowo mało wyraziście zarysowanych bohaterów, których Villeneuve przecież i tak próbował interpretować po swojemu. Szkoda, że tak bez przekonania. Ale już wówczas wspominałem, że no nie zdziwię się, jeśli Duna część pierwsza znacząco zyska w moich oczach, kiedy pojawi się część druga i będziemy mogli obejrzeć całość. No a być może po prostu wdycham kopium i Duna po prostu nie jest dla mnie, nawet mimo tego, że poprzednie filmy tego reżysera, jak Blade Runner 2049 czy Arrival, uważam za prawdziwe arcydzieła. Kto wie? Tak czy siak, naprawdę czekam na tę drugą część. Jestem cholernie wręcz ciekaw, jak zostanie tu pokazany podbój Arrakis i przede wszystkim w jakim kontekście zostanie nam zaprezentowana rola Pola, który w teorii jest modelowym wręcz protagonistą, młodym i szukającym swojej drogi wybrańcem, któremu pisane są wielkie rzeczy. Oczywiście u Herberta wiązało się to z pewnymi dramatycznymi konsekwencjami i generalnie wywróceniem do góry nogami tego przemilonego na milion sposobów archetypu. Dlatego też nie mogę się doczekać, jak właśnie wybrnie z tego reżyser. Szczególnie wiedząc, że nie wszyscy widzowie filmu muszą znać książkowy cykl i zdawać sobie sprawę z tego, co oznaczała wygrana naszego młodego, przystojnego, głównego bohatera. Do tego muszę przyznać, że trailery prezentują się absolutnie fenomenalnie i już one same tak naprawdę zapowiadają mi znacznie bardziej emocjonujące i trzymające za gardło widowisko. Sprawiające, że ten pierwszy film jawi się przy tym, jak właśnie przerośnięty trailer. Jednym z moich ulubionych filmów, innych niż The Void, z paru ostatnich lat, jest The Invisible Man, Niewidzialny Człowiek, w reżyserii Lee Whannella. Lubię tę produkcję nie tylko za bycie trzymającym w napięciu, nie głupim thrillerem, gdzie bezsilność głównej bohaterki jest dla mnie o wiele bardziej przerażająca niż najbardziej krwawe sceny w jakimkolwiek innym horrorze, ale też za to, jak kreatywnie i naprawdę inteligentnie zaadaptował klasyczny film grozy, uwspółcześniając przy tym jego wymowę. A że finansowo opłaciło się to, całe szczęście, bardziej niż robienie z monstrów uniwersalu gwiazd wysokobudżetowej franczyzy, no to wytwórnia dała zielone światło na kolejne takie zabawy. Rok temu do kin trafił znacznie bardziej rozrywkowy Renfield, który furory co prawda nie zrobił i sam też raczej wracać do niego nie będę, a trochę szkoda, bo Nicolas Cage jako Dracula to był natchniony casting. Ale w produkcji są kolejne alternatywne interpretacje dobrze nam już znanych historii. Zwykle z udziałem całkiem ciekawych twórców za i przed kamerami. The Wolfman wzbudził moją ciekawość już kawał czasu temu, kiedy ogłaszano jeszcze, że w główną rolę miałby wcielić się Ryan Gosling i miałby też wyprodukować ten film, co trochę zasugerowało mi, że może to jest jakiś passion project dla tego aktora, że nie wiem, uwielbia klasyczny horror uniwersalu i zawsze chciał wcielić się w tę postać czy coś. I szczerze mówiąc, brzmiało to całkiem prawdopodobnie, szczególnie, że do projektu został zaangażowany reżyser Derek Cianfrance, który, umówmy się, raczej nie uchodzi za jakiegoś wielkiego artystę wizjonera i pewnie robiłby tutaj raczej za rzemieślnika, kogoś, kto realizuje wizję, którą być może Ryan Gosling wymyślił sobie na ten film. W międzyczasie jednak mieliśmy strajk aktorów i gdzieś w okolicach tego strajku ogłoszono, że jednak sprawy się trochę zmieniają i Ryana Goslinga zastąpi Christopher Abbott, a nowym reżyserem filmu zostanie Lee Whannell. I z całym szacunkiem dla Ryana Goslinga, ale mimo wszystko w tym wypadku mój entuzjazm tylko wzrósł. Mam wrażenie, że jest lepiej, kiedy tego typu filmy, będące jakimiś ciekawymi reinterpretacjami klasycznych historii, są jednak polem dla eksperymentów dla ciekawych twórców, którzy mogą się pobawić taką historią z niedużym budżetem, niż kiedy są po prostu materiałem dla aktorów stawiających swoje pierwsze kroki w produkowaniu filmów. Oczywiście z tego też mogą wyjść dobre filmy, nie mówię, że nie, ale Lee Whannell, no co tu mogę więcej powiedzieć? Szczególnie, że gość już pokazał, że wie, jak tego typu materiał zaprezentować w odświeżonej formie interesującej dla szerokiej publiki. The Wolfman, wbrew pozorom, to całkiem wdzięczny temat do takiej nowoczesnej reinterpretacji. Klątwa wilkołactwa, która dotyka Larego Talbota w oryginale, może być bowiem metaforą masy nieokiełznanych demonów, jakie trapią rozmaitych ludzi, zmuszając ich na przykład do krzywdzenia wszystkich dookoła. A to swoją drogą jest w sumie niedaleko motywów, które Whannell już poruszał przy okazji swojego filmu Upgrade, więc myślę, że trafiło na naprawdę odpowiednią osobę. I dość powiedzieć,
powiedzieć, że nie wiemy w sumie jeszcze nic konkretnego o tym filmie, poza tym, że ma wyjść w przyszłym roku, ale nie szkodzi, samo nazwisko twórcy już sprawia, że jest to produkcja, na którą bardzo, bardzo czekam. Godzilla jest japońskim potworem, z kolei King Kong jest potworem amerykańskim. Więc w sumie nie powinno dziwić, że kiedy Japończycy trzaskają znakomite filmy z wielkim gadem, jeden po drugim, to Amerykanie nie do końca wiedzą, co z nim robić. I na pomoc musi przyjść stara, dobra małpa, która z kolei akurat nie musi narzekać na brak sensownych współczesnych interpretacji. Godzilla i Kong walczący ramię w ramię jak starzy kumple z boiska spodobali się jednak na tyle, by Legendary chciało kontynuować swoje Monsterverse, dostarczając widzom powtórkę z rozrywki w postaci kolejnego team-upu. Ba, studio najwyraźniej stwierdziło, że nie ma co ryzykować i zwiększmy liczbę wielkich małp w tym filmie, tak dla pewności, bowiem głównym antagonistą jest tutaj rządzący Hollow Earth twardą ręką Scar King, który swoją drogą wygląda niemal dokładnie jak King Louie w wersji live-action Księgi Dżungli, ale to tak na marginesie. I z tego co widziałem w sieci, fani już spekulują na podstawie chyba całkiem wiarygodnych wycieków, że na tym nie kończą się tytani, którzy pojawią się w tym filmie i bardzo moim zdaniem dobrze, byłbym bardzo rozczarowany, gdyby na po prostu kolejnej wielkiej małpie się skończyło, bo The New Empire mimo wszystko ma vibe takiego wysokobudżetowego filmu, mocno inspirowanego tymi wszystkimi dziwacznymi produkcjami Poki Showa, gdzie cała grupa facetów w gumowych kostiumach prała się po pyskach i robiła najdziwniejsze rzeczy, kompletnie bez wstydu dla uciechy widzów. Ba, tak jak Godzilla w tamtych filmach doczekał się swojego podopiecznego, tak samo Kong w tym filmie też dostanie małą małpkę do opieki, która swoją drogą wygląda trochę jak miniaturka Scar Kinga, więc jestem ciekaw tej telenoweli, która będzie się tutaj rozgrywała. Co więcej, w obsadzie jest Dan Stevens, bardzo cieszy mnie każdy udział tego aktora w jakimkolwiek wysokobudżetowym filmie. Poza tym Godzilla zaliczył prawdziwy glow-up, teraz świeci na różowo i nie miałem zielonego pojęcia, żebym tak potrzebował tego w swoim życiu. No, co tu dużo gadać, myślę, że zapowiada się naprawdę fajne rozrywkowe kino, a najbardziej cieszy mnie to, że może być tak, że z jednej strony dostajemy poważne, dramatyczne, ambitne w swoim przekazie kino pokroju Godzilla minus jeden. Wiecie, mamy film podchodzący do tematu kaiju kompletnie na serio, w naprawdę świeży, emocjonalny sposób. Ale z drugiej strony jednocześnie mamy filmy, które są jak pojedynki wrestlerów, tyle że z wielkimi potworami i z udziałem takich ikon jak Kong i Godzilla. Mogą te rzeczy ze sobą współegzystować i tak naprawdę cieszyć tę samą publikę, biorąc pod uwagę sukces Godzilla minus jeden, chociażby na amerykańskim, czy też polskim rynku. Tak się bowiem składa, że filmy o wielkich potworach od zawsze zarówno poruszały w emocjonalny sposób, jak i dawały czystą radochę z oglądania, jak wielki potwór niszczy miasto w najbardziej efektowny sposób. A jednocześnie naprawdę cieszy mnie to, że poprzedni film z Kongiem i Godzillą okazał się sukcesem, bo mocno kibicuję Adamowi Wingardowi i cieszy mnie to, że gość odnalazł się tak dobrze w wysokobudżetowym kinie. Cieszy mnie to, że ściągnął Dana Stevensa, z którym już współpracował przy okazji The Guest. To może sprawi, że sceny z ludźmi będą oglądalne w tym filmie. No, myślę, że potrzebujemy przynajmniej jednego głupiego filmu o wielkich potworach w roku. I miejmy nadzieję, że New Empire zapewni nam to z nawiązką. Okej, chwila szczerości. W pierwszej chwili, kiedy przeczytałem gdzieś o tym, że Robert Eggers robi nową filmową wersję Nosferatu, to moja pierwsza myśl była: po co? Co nam to powie nowego? Eggers robiący Nosferatu, nową wersję tego niemego, archaicznego, ale oczywiście przełomowego filmu. Coś tak oczywistego jak, nie wiem, Tim Burton robiący Alicję w Krainie Czarów. Z drugiej strony, to też nie tak, że mamy tych filmów o Nosferatu na pęczki, tak jak to jest w przypadku Drakuli. No jakby nie patrzeć, Nosferatu Symfonia Grozy Murnaua jest przecież równie ważną pozycją w historii horroru, czy kinematografii w ogóle, co Dracula, jeśli nawet nie ważniejszą. No a mimo to temat ponownie podjął tylko Werner Herzog. Nie licząc oczywiście filmu Shadow of the Vampire, który to przedstawia fabularyzowaną wersję zdarzeń, które miały miejsce podczas kręcenia oryginalnego Nosferatu, enigmatycznym Maxem Shrekiem w głównej roli, którego wcielił się niejaki Willem Dafoe, który z kolei teraz zagra w Nosferatu Eggersa. Więc pojawia się tutaj pytanie, czemu Nosferatu jest dużo mniej niż Drakuli? Znaczy, że jest mniej, myślę, że to jest oczywiste, dlaczego Dracula jest po prostu znacznie bardziej magnetyczną postacią. Przystojny hrabia,
przyciąga więcej osób do kina niż to. Ale czemu Dracula był maglowany tak wiele razy, a z Nosferatu nikt nie chciał się nigdy zabrać? Przecież na dobrą sprawę, gdyby się nad tym zastanowić, to po tych wielu ekranizacjach Drakuli, hrabia Orlok na tym tle, szczególnie w tym kontekście, wydaje się mega ciekawą postacią, bo przez to, że nie jest tym przystojnym transylwańskim hrabią, tylko potworem, który odpycha już samym wyglądem, no to cała historia nabiera zupełnie innego kontekstu i może stanowić podstawę do kompletnie innych interpretacji niż dobrze nam znany Dracula. Dlatego właśnie staram się osobiście wychodzić z założenia, że te klasyczne, opowiadane setki razy historie z udziałem gatunkowych ikon takich jak Dracula, czy wspomniany wcześniej The Wolfman, są na tyle uniwersalne i dotykają na tyle pierwotnych, czy wręcz elementarnych ludzkich lęków, pragnień, czy emocji, że moim zdaniem wręcz powinny być cały czas reinterpretowane i opowiadane na nowo, językiem właściwym dla aktualnej publiczności. Trochę tak jak greckie mity, które od starożytności były przekazywane sobie ustnie przez ludzi i cały czas ewoluowały, bo każdy dodawał coś od siebie i dzięki temu te historie wciąż pozostawały aktualne. Akurat Robert Eggers zapowiada w tym przypadku raczej klasyczny, atmosferyczny horror czerpiący zarówno z niemieckiego ekspresjonizmu, jak i też XIX-wiecznego romantyzmu, ale tym razem ta historia ma być przede wszystkim skupiona na ofierze hrabiego Orlocka, czyli Ellen Hatter. W związku z tym ciekaw jestem, jak pewna zmiana perspektywy wpłynie tutaj na to, jakie znaczenie będzie miała ta historia, jakie tematy poruszy i co wniesie nowego tak naprawdę do tej, jakby nie patrzeć, klasycznej już opowieści, bo jestem spokojny o warstwę audiowizualną, akurat Robert Eggers pod tym względem nigdy nie zawodził, nawet w Northmanie, który był raczej różnie przyjęty, moim zdaniem na pewno nie jest jego najlepszym filmem. Niemniej jestem pewien, że dostaniemy coś naprawdę klasycznego, ale pewnie z podtekstem, który będzie jakąś nową bazą do interpretacji, inną niż to, co dały nam filmy Murnaua czy Herzoga. I tak, no prawdą jest, że Robert Eggers wydaje się najbardziej oczywistą, a przez to też być może nudną opcją na kogoś, kto miałby reinterpretować archaiczny, gotycki horror, ale mimo wszystko, jeśli jest to dla niego passion project, a z wywiadu wyłania się obraz, że no chyba trochę jednak jest, no to proszę bardzo, niech robi co uważa. Myślę, że zapracował na to, żeby mu zaufać w tej materii i być może dostarczy nam coś, myślę, interesującego. Dla każdego fana tego trochę bardziej grindhouse'owego, bezkompromisowo krwawego, ale też z drugiej strony raczej średnio poważnego podejścia do slasherów czy horrorów generalnie, Terrifier 2 był powiewem świeżego powietrza, czy raczej powiewem smrodu świeżych zwłok. Bo ten film naprawdę nie brał jeńców i przekombinowane, przegięte do granic możliwości morderstwa, jakich dokonywał Art the Clown, pewnie skłoniłyby Jasona Voorheesa czy Michaela Myersa do zdania sprzętu i udania się na zasłużoną emeryturę. A jednocześnie, po takiej bardzo kameralnej, stawiającej na brudny klimat, wręcz realistycznej jedynce, dwójka poszła w kompletnie innym kierunku i zaczęła nagle budować jakieś dziwne, fantastyczne lore i stawiać wiele pytań dotyczących naszego głównego vilana, czy naszej final girl. No i muszę powiedzieć, że nieźle mnie to swego czasu zbiło z tropu, kompletnie się tego nie spodziewałem, ale tak jak mówiłem przy okazji omówienia Krzyku, to właśnie ten element budowania mitologii lubię w slasherowych seriach najbardziej. Nie wiem, po prostu myślę, że to jest naprawdę fascynujące, że patrząc przekrojowo na rozmaite serie slasherów, zwyczajnie nie wystarcza nam nigdy po prostu facet z nożem zabijający nastolatki i zawsze musimy dokładać do tego jakiś element mistycyzmu, nawet magii, tworzyć z tych historii wręcz legendy, odrywając to wszystko mocno od szarej codzienności, przy czym jednocześnie wszyscy się zgodzimy, że to ta szara codzienność i te slashery, które są raczej realistyczne, straszą teoretycznie bardziej, bo dokumentują coś, co mogłoby się wydarzyć. Mimo to i tak kolektywnie idziemy z tymi filmami zawsze gdzieś zupełnie indziej. A że w Terrifierze wszystko było zawsze bardziej i mocniej, no to w dwójce te elementy musiały również uderzyć bardziej i mocniej. I nie ukrywam, że jestem mocno zafascynowany tym, co w temacie tego, skąd w ogóle wziął się Art the Clown, kim jest ta
tajemnicza, blada dziewczynka, która mu towarzyszyła w dwójce, co się stało z ojcem Sieny i tak dalej, spłodzi chory umysł twórcy tej serii, Damiena Leona. No i czy postanowi on jeszcze przebić bardziej tę krwawą łaźnię, którą dostaliśmy w Terrifierze 2? Bo że pomysłów mu nie brakuje, to się nie martwię. I nie martwię się też o to, że realizacyjnie będzie to pewnie stało na najwyższym poziomie, bo w dwójce wszystkie te efekty specjalne związane z tym, jak Art traktował swoje ofiary, no, stały właśnie na najwyższym możliwym poziomie i to bez zbędnego użycia CGI. Praktyczne efekty w starym dobrym stylu i to jest oczywiście coś, co absolutnie uwielbiam. Akcja tym razem będzie się działa w czasie świąt Bożego Narodzenia. Z kolei Leon wspominał, że większą rolę dostanie Final Girl 1 i przy okazji epizodyczna postać dwójki, niejaka Victoria Hayes, którą ostatni raz widzieliśmy jak urodziła odciętą głowę Arta w szpitalu psychiatrycznym. Nie pokazuję klipu, bo prawdopodobnie to wideo byłoby od razu zablokowane i wywalone w kosmos przez administrację YouTube'a, więc jeśli nie widzieliście, to musicie sobie to jakoś wyobrazić. No czekam mocno na tę trójkę. Mam nadzieję, że to nie będzie znowu film, który da nam więcej pytań niż odpowiedzi, jeśli już dwójka postawiła sporo tych pytań. Ale też, mimo wszystko, gdzieś tam w głębi mam nadzieję, że tak jak dwójka była kompletnie odmiennym filmem niż jedynka, tak samo być może trójka pójdzie również w zupełnie innym kierunku i też tak samo nas zaskoczy. Być może tak właśnie nie będzie. Choć nie uważam się za wielkiego fana Jokera Todda Phillipsa, to przyznam zupełnie bez bicia, że no był to naprawdę ciekawy projekt w temacie ekranizowania komiksowych superbohaterów czy złoczyńców. Nawet jeśli oczywiście mocno odtwórczy względem takich filmów jak na przykład Król Komedii Martina Scorsese. Jednak, choć bez problemu wyobrażałbym sobie jakiś sequel do tamtej alternatywnej genezy Jokera, no bo film kończy się w taki sposób, że można by go kontynuować na wiele różnych sposobów, to moim zdaniem urok takich produkcji jak Joker jednak polega na ich jednorazowości, z braku lepszego słowa. To powinien być z założenia jeden zamknięty projekt, no bo eksploatowanie go i zamiana na cały cykl filmów zamieniłaby go po prostu w kolejną franczyzę na bazie komiksu. Wiecie, z niekończącymi się spekulacjami, czy pojawi się Batman i kiedy, i obligatoryjnym teasowaniem pozostałych superzłoczyńców z Gotham, jak w serialu Gotham. Dlatego też, odkąd zaczęły pojawiać się pierwsze plotki o tym, że ma być jakaś kontynuacja jednak, że jednak Joaquin Phoenix się zgodził na wystąpienie w roli Artura Flecka po raz kolejny, to postanowiłem, że będę po prostu ten projekt ignorował, bo uznałem, że pewnie niczego nowego tutaj nie wniesie. Ale wszystko zmieniło się w momencie, kiedy wyczytałem, że ów sequel ma być musicalem, a na ekranie Joaquinowi Phoenixowi ma partnerować Lady Gaga w roli tutejszej interpretacji postaci Harley Quinn. Chyba nigdy nie byłem niczym tak pozytywnie zaskoczony jak tą właśnie informacją, no bo mógłbym się wielu rzeczy spodziewać po Toddzie Phillipsie, którego nigdy nie ceniłem jakoś bardzo jako reżysera, ale spodziewałbym się, że mógłby zrobić sequel, który byłby lepszy niż ten pierwszy film. Albo że autentycznie miałby jakiś dobry pomysł na ten sequel i przekonałby mnie do siebie. Ale w życiu bym nie pomyślał, że gość będzie takim gigaczadem, że z kontynuacji tego super ponurego i mocno inspirowanego klimatami pokroju właśnie Króla Komedii, Taksówkarza i tak dalej filmu, tego trochę jednak pretensjonalnego dramatu psychologicznego, z kontynuacji tego filmu zrobi musical z Lady Gagą, no tego bym się za cholerę nie spodziewał. Duży szacun, że tak odważna decyzja została tutaj podjęta, szczególnie wbrew temu, czego ludzie mogą się spodziewać po sequelu takiego filmu. Myślę, że wiele osób będzie niesamowicie zaskoczonych, kiedy pojawi się trailer i po raz pierwszy dowiedzą się, że wychodzi ten sequel, no bo nie wszyscy pewnie śledzą wszystkie możliwe newsy, ale jestem pewien, że zwiastun zrobi dużo szumu. Autentycznie, moim zdaniem, na ogromny szacunek zasługują ludzie, którzy gotowi są dziś, w tej postpandemicznej rzeczywistości, gdy wytwórnie szukają pewniaków i rzeczy maksymalnie bezpiecznych, najlepiej takich, które już się sprzedały za pierwszym razem, podejmować właśnie tak odważne, dziwaczne, niemal szalone decyzje. Będąc totalnie szczery, mimo wszystko, pewnie wolałbym gdzieś tam w duchu, by takim arcyciekawym projektem zajął się jakiś, myślę, ciekawszy reżyser, z lepszym warsztatem, być może lepiej
predestynowany do robienia musicali, które jednak są trudną sztuką w tym filmowym wydaniu, ale no nie mogę odebrać Todowi Phillipsowi tego, że udało mu się przepchnąć tak właśnie interesujący projekt. Szczególnie po tym, jak wielkim sukcesem okazał się ten pierwszy Joker i okazało się, że publika chce takich filmów najwyraźniej. No to tym razem dostaje coś kompletnie innego. Nawet jeśli, powiedzmy, estetycznie będzie to dalej zbliżone do tego, co już mieliśmy. I oby to wypaliło. Wiem, że odbiór tego pierwszego zwiastuna do Furiozy nie był, delikatnie mówiąc, jednoznacznie pozytywny. Masa ludzi narzekała, że to, co zobaczyliśmy, wygląda jakoś tak sztucznie i zwyczajnie słabo, szczególnie w porównaniu z poprzednim filmem z uniwersum Mad Maxa, który swego czasu zachwycił nas przecież tym, jak kapitalnie zaprezentowano w nim pościgi po pustkowiach, gdzie CGI nie rzucało się tak w oczy, a wszelkie cyfrowe upiększacze tylko dopełniały fenomenalną pracę reżysera czy operatorów. Nie mówiąc już o robocie, jaką robili kaskaderzy na planie. No i tutaj, chcąc nie chcąc, muszę się zgodzić. Furioza, sądząc po tym zwiastunie, kompletnie nie wygląda jak Fury Road. Pomijam tu fakt, że poprzedni Mad Max nie rozbił banku, jeśli chodzi o zarobki, a jednocześnie George Miller musiał walczyć jak lew, by film mógł mieć te ponoć około 90% efektów specjalnych wykonanych praktycznie. Bo jak się okazało, no, zwyczajnie się to nie opłaciło finansowo. Jasne, dostaliśmy fantastyczny film, ale mimo wszystko wytwórnia pewnie nie była zadowolona, że na to poszła. Z tego właśnie powodu kompletnie nie liczyłem na to, wiedząc, że Furioza powstaje, na to, że Warner pozwoli Millerowi na takie fanaberie po raz kolejny. Wyobrażam sobie wręcz, że warunkiem powstania tego filmu było zrobienie go tak jak każdy inny blockbuster, szeroko korzystając z możliwości efektów VFX i pozwalając sobie na wyrenderowanie od zera znacznie więcej elementów niż przy okazji kręcenia Fury Road. Jednocześnie, myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, że Furioza to nie ma być drugie Fury Road, wbrew pozorom. Tak się składa, że każdy film ze świata Mad Maxa ma swój specyficzny i autonomiczny, powiedzmy, klimat i styl, w jakim został nakręcony. Jednocześnie to sprawia, że każda z tych produkcji ma swoją unikatową tożsamość. I już, powiedzmy, zdarzało się, że fani nie byli z tego zadowoleni, kiedy dostawali zapowiedź filmu, który wyglądał trochę inaczej niż poprzedniczka. Tak było przy okazji Beyond Thunderdome, tak było przy okazji Fury Road, kiedy fani dowiedzieli się, że Maxa Rokatańskiego ma grać ktoś inny niż Mel Gibson. A jednak George Miller z filmu na film podejmował wiele trudnych, wydawałoby się, dziwnych decyzji, oczywiście pomijając Beyond Thunderdome, gdzie nie reżyserował całego filmu, ale to tak swoją drogą, ale nawet patrząc na Fury Road, to on podjął decyzję, że Maxa teraz grać będzie Tom Hardy i to on oczywiście podjął tę, myślę, kontrowersyjną decyzję, że w centrum filmu, w centrum Fury Road nie będzie Max, ale Furioza. I znowu wyszło to na korzyść filmu. No myślę, że ten twórca po prostu zasługuje na kredyt zaufania, bo nie wydaje się być gościem, który podejmuje przypadkowe decyzje. Warto jednak okazać chociaż odrobinę zaufania. Coś mi bowiem mówi, że ten przejaskrawiony, syntetyczny, a wręcz lekko nawet kreskówkowy ton i styl nadchodzącej produkcji to może być coś, w co reżyser poszedł w pełni świadomie. Być może miało być tak od początku, a być może po prostu reżyser zaadaptował te, powiedzmy, możliwości, jakie miał do dyspozycji i postanowił, że tego typu kierunek będzie najlepszy względem tego, co może zrobić realizacyjnie. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że Miller jakoś twórczo wykorzysta ten nieco inny klimat scen, które widzimy w zwiastunie względem tego, co widzieliśmy na przykład Fury Road. Nie mówię tutaj oczywiście o tym, że taki twórca jak George Miller nie może zaliczyć wpadki, ale wydaje mi się, że po prostu no, zasłużył na kredyt zaufania. W moim przypadku dożywotni, ale zdecydujcie, jak jest u was. Wspominałem już tutaj w tym materiale o tym reinterpretowaniu, czy takim kreatywnym opowiadaniu na nowo klasycznych historii grozy, które swego czasu dały nam klasyki gatunku, takie jak Sferatu czy The Wolfman, ale na tym nie koniec. Najwyraźniej, słuchajcie, mam słabość do tego typu rzeczy, szczególnie gdy biorą się za to twórcy, których bardzo lubię i którzy już udowodnili, że potrafią wziąć coś, co działało kiedyś i opowiedzieć to w taki sposób, by dla obecnych widzów było to niesamowicie atrakcyjne i wnoszące coś, powiedzmy, do danej serii czy całego gatunku. A już w ogóle jestem kupiony, kiedy ci ciekawi twórcy biorą się za materiał znacznie mniej
oczywisty, mniej popularny, mniej rozpoznawalny niż, wiecie, historia o Larrym Talbocie, czy kolejna interpretacja Drakuli. Tak się jednak składa, że Abigail nie znajduje się specjalnie daleko od filmowych losów transylwańskiego hrabiego, bowiem jest to współcześniona wersja filmu o tytule Dracula's Daughter, czyli córka Drakuli. Aczkolwiek po prawdzie z tego co wiemy, na ten moment jedynym wspólnym elementem z tamtym filmem jest obecność wampirów w fabule oraz fakt, że historia toczy się wokół czyjejś córki. Nawet niespecjalnie córki Drakuli, aczkolwiek kto wie. Wygląda jednak na to, że fabuła będzie zgoła inna. Tym razem mamy śledzić losy porywaczy, którzy przetrzymują dla okupu nieletnią córkę pewnego mafijnego bossa. Jak się szybko okaże, dziewczynka nie tylko potrafi sama o siebie zadbać, mówiąc bardzo delikatnie, ale też posila się przede wszystkim ludzką krwią. Pora obiadowa, jak zawsze, przyjdzie zupełnie znienacka. No, nie ma to zbyt wiele wspólnego z historią o hrabinie Marii Zaleskiej z oryginalnej córki Drakuli, ale nie szkodzi, nie mam absolutnie nic przeciwko, by tego typu film bardzo luźno czerpał sobie z oryginału. Szczególnie, że akurat oryginalne Dracula's Daughter no nie stało się jakimś ponadczasowym klasykiem, mimo całkiem pozytywnego odbioru w momencie, kiedy tamten film premierował. Ale to, co mnie zachęca tutaj jeszcze bardziej niż, powiedzmy, ten klasyczny rodowód tejże historii, no to sami twórcy pracujący nad tym filmem. Otóż za reżyserię odpowiadają tutaj Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillette. Panowie odpowiedzialni wcześniej za takie filmy jak Ready or Not i dwie ostatnie odsłony serii Scream. I to wszystko to są chyba najlepsze przykłady, jak skutecznie łączyć trzymające w napięciu filmy grozy z ironią oraz niebanalnym, nienachalnym humorem. Abigail wydaje się być bliżej w tonie do zabawy w Pochowanego aniżeli Krzyków, ale szczerze mówiąc dla mnie to jest pewnego rodzaju mile widziany powrót do korzeni dla tych panów. Obsada też mnie niesamowicie cieszy, bo w filmie pojawi się Melissa Barrera, czyli Sam z Ostatnich Krzyków, oraz ponownie pojawiający się w tym materiale, wiecznie moim zdaniem niedoceniony Dan Stevens, absolutnie kapitalny w każdej roli, w jakiej go widziałem. No, wszystko wskazuje na to, że szykuje nam się kolejny horrorowy, finansowy hit, a przy okazji być może film, który będzie w stanie zapisać się na dłużej w pamięci fanów horrorów. Generalnie wszystkie znaki na to wskazują, obsada, reżyseria, temat, wszystko po prostu idealnie trafia w moje gusta, więc czekam bardzo. Jeśli jest jakiś cykl filmów, do którego mam ogromną, wyjątkową słabość, wręcz pobłażliwość na każdym polu, to jest to oczywiście seria Alien. Idę o zakład, że lubię znacznie więcej filmów tej serii niż przeciętny widz tego kanału. Nawet tego nieszczęsnego Prometeusza, jedyną odsłonę, za którą nie przepadam, i tak obejrzałbym z miejsca, gdyby ktoś mnie posadził przed telewizorem. Bo mimo ogólnego bałaganu i oczywiście absurdalnie złego scenariusza, wciąż są tam rzeczy, które robią ogromne wrażenie, choćby warstwa realizacyjna. I choć osobiście, jako pewnie jedyna osoba na świecie, żałuję bardzo i szczerze, że nigdy nie zobaczymy pewnie kontynuacji losów Davida i jego pojebanych eksperymentów, to jednak fakt, że ta franczyza trafiła w ręce takich ludzi jak Fede Alvarez, który reżyseruje Alien Romulus, a także Noah Hawley, który robi serialową wersję, czy raczej nie serialową wersję, ale robi serial w tym uniwersum dla stacji FX, no uważam za ogromne zwycięstwo dla wszystkich fanów ksenomorfów na świecie. No bo prawda jest taka, że to wciąż jest świat, w ramach którego da się opowiedzieć całą masę interesujących historii, o całym spektrum tonów i styli. Od kameralnego, gotyckiego horroru pierwszego Aliena, po śmieciową, teledyskową, krwawą jazdę Alien Resurrection. Zresztą już Prey pokazał, że to nie samo filmowe monstrum, czy formuła jest problemem, to nie one są skostniałe same w sobie. Ale liczy się to, czy historia wykorzystująca to monstrum, czy tę formułę, ma wartość. I czy jest ona w stanie, no właśnie, wykorzystać mocne strony, czy to potwora, czy to tej ukształtowanej już przez ileś tam filmów formuły. No bo jednak będę bronił tezy, że w momencie premiery Prey, to temat Predatora, po tak wspaniałych filmach jak Predators, czy Predator. Temat Predatora był znacznie bardziej zajechany niż temat ksenomorfów mimo wszystko. No i właśnie, Fede Alvarez, reżyser m.in. świetnego Don't Breathe, czy zaskakująco moim zdaniem udanego remake'u Evil Dead, to moim zdaniem właściwy człowiek na właściwym miejscu, a skupienie się tym razem na nieco młodszej obsadzie,
chociażby względem filmu Ridleya Scotta, bez wielkich nazwisk, daje nam, myślę, tej sposobność do osiągnięcia po jakiś ciekawy podtekst. Biorąc pod uwagę, że przecież oryginalny projekt potwora z filmu Alien Ridleya Scotta był przecież podlany znaczeniowością orbitującą wokół seksualności, czy utraty niewinności, albo wręcz przemocy seksualnej. Więc ciekaw jestem, w jakim kierunku pójdzie twórca tego filmu. Moja ciekawość, i nie ukrywam tego, jest potęgowana także tym, że mimo premiery już w tym roku, a także bycia mimo wszystko częścią dosyć rozpoznawalnej, popularnej franczyzy, to wciąż praktycznie nic o tym filmie nie wiemy, poza paroma nazwiskami zaangażowanych w tę produkcję. I przyznam szczerze, że jest to dla mnie w pewien sposób odświeżające, że udaje się zachować w tajemnicy tak wiele elementów tego filmu. No, jest też szansa, że nikogo to nie obchodzi, ale myślę, że jednak nie w tym rzecz. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko jednak zaleta robienia filmów będących częścią, jakby nie patrzeć, wielkich franczyzn, jednak za nieco mniejsze pieniądze. No bo jednak jeśli mniejsze pieniądze poszły w produkcję, to jest szansa, że nad reżyserem nie stoją ludzie z wytwórni, patrząc mu na ręce i oceniając każdy ruch, czy aby wytwórnia na tym nie straci w dalszym rozrachunku, bo przecież zainwestowali tyle pieniędzy i nie mogą pozwolić, żeby chociaż dolar się zmarnował. Nie mówiąc już o tym, że jeśli wytwórnia zainwestuje duże pieniądze w dany film, to jednocześnie chce też zainwestować duże pieniądze w reklamę, żeby tym bardziej ten film się zwrócił. W tym wypadku pewnie nie ma aż tak dużego ciśnienia. I bardzo dobrze. Dlatego też mam nadzieję, że Alien Romulus będzie sukcesem, bo być może zachęci to też inne wytwórnie, żeby w ten sposób traktować niektóre swoje franczyzy. Nie każdy film musi być superprodukcją na 200 milionów dolarów. Nie każdy film musi mieć gigantyczną kampanię reklamową. Nie każdy film musi być wielkim eventem. Od czasu do czasu być może po prostu warto zrobić dobry film. Miejmy nadzieję, że Romulus właśnie takim będzie. I to by było na tyle. Dajcie mi znać, czy coś może przegapiłem, czy są jeszcze jakieś produkcje, którym warto by się przyjrzeć, na które warto czekać, na które wy po prostu czekacie. A tymczasem oczywiście dziękuję wam bardzo za uwagę i oczywiście dziękuję partnerowi tego materiału, czyli NordVPN. Pamiętajcie, link macie w opisie. Zachęcam gorąco do skorzystania z niego. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!